Próbuję wyobrazić sobie wspólnotę Mateusza, która jest na swoim zgromadzeniu liturgicznym i słucha tej przypowieści Jezusa zredagowanej przez swojego duchowego przewodnika Mateusza. To prawdopodobnie wspólnota, jak mówią ostatnie badania, gdzieś tam w Antiochii Syryjskiej żyjąca, w tym wielkim kosmopolitycznym mieście, trzecim co do wielkości w Imperium Rzymskim, odkąd Pompejusz wszedł do tego miasta i je zdobył, stało się częścią Imperium Rzymskiego. Ale to miasto poniekąd podobne do Koryntu. Miasto zmysłowego rozpasania. Miasto, w którym liczy się ciało, przyjemność. Nie brakowało też szarlatanów, różnych głosicieli filozofii, które z umysłu swego czynią Boga. I tam, pomyślmy, gdzieś za łuku tego miasta, pewnie jakoś rozproszeni żyją w większości prości ludzie. Prości, którzy jeszcze do niedawna należeli do synagogi, w większości do synagogi. Niektórzy badacze mówią, że wspólnota mogła liczyć około 200 osób. Inni mówią może około 1000. Są tacy, co mówią, nawet 20 nie liczyła. Wyobrażacie sobie tę wspólnotę Jezusa w takim mieście? Wspólnotę, która wierzy, że Pan jest z nimi. Ale z pewnością bardzo potrzebowała tej przypowieści i przypominania o tym, że to czasy ostateczne. Mateusz najwięcej czasu poświęca mowom eschatologicznym, najwięcej miejsca, by przypomnieć wspólnocie, że żyją w czasach ostatecznych. My, kiedy mówimy o czasach ostatecznych, by zapytać przechodnia, zwykłego człowieka, gdzieś tam po ulicy chodzącego, to może by określił je słowem katastrofa. Dzisiaj, kiedy myśli się o końcu świata, jak my to określamy, w języku chrześcijańskim niezaszczęśliwe określenie, to myśli się o katastrofie. A dla nich słowo czasy ostateczne oznaczało tęsknotę za tym, który jest i przyjdzie po raz ostatni. Kiedy czyta się Mateusza w języku, w którym pisze, to kiedy mówi o przychodzeniu Jezusa, mówi ciągle w czasie teraźniejszym. Przychodzi. Pamiętajcie, przychodzi. W tym wielkim mieście, w którym może czujemy się jak zagubione owieczki. Jest Pan, jest zmartwychwstały. On żyje, jest tej liturgii, jest w swoim słowie. I to, co najważniejsze, niezależnie od tego, co się w tym mieście dzieje, jak bardzo zagubiony jest ten świat, to, co najważniejsze, to wasza relacja z Jezusem. To wasza zażyłość z Nim. I tak czytam dzisiaj tę przypowieść. To przypowieść nie tyle o czuwaniu, nie na planie pierwszym jest temat czuwania, chociaż kończy się tą puentą. Czuwajcie. Gregoreite. Bądźcie zawsze trzeźwi. Miejcie umysł jasny. Rozglądajcie się. Dostrzegajcie, On jest. Jest obecny. Nieustannie wśród nas. I w tym mieście, także wśród tych, którzy nie mają kompletnego pojęcia o tym, co wydarzyło się w poranek wielkanocny. Jest. Jest i mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To ostatnie słowa Ewangelii Mateusza. Jest. Ale przecież każdy z nas może w takim kontekście życia, w takiej trudnej próbie, ulec pytaniom i wątpliwościom, ale czy naprawdę jest?
czy On o nas pamięta. Czy nie zgubił planów tego świata, tego miasta. Czy On wie, gdzie my się znajdujemy, w jakim położeniu jesteśmy. Czy Bóg sobie radzi z tym światem. A może On wstąpił, już nigdy nie stąpi. A może to ta dobra nowina, to bardzo piękna opowieść, ale nierealna. I w tym momencie usłyszeć przypowieść Jezusa może stać się jak błysk światła. Mówi najpierw, że wspólnota jest kompletna. Tak, liczba 10 oznacza także komplementarność, kompletność. Ale w jakim sensie kompletna? W tym sensie, że wszyscy otrzymali pisma. Wszyscy otrzymali Boże objawienie. Każdy z was. Macie w ręku pisma. Tradycja chrześcijańska powie, że te lampy, które niosą kobiety, panny, dziewice, że to są właśnie pisma, grafy. Te pisma są jak naczynia, a w tych naczyniach najważniejsza jest oliwa. I mówią, że oliwa to Słowo Boże. Oliwa ma różne znaczenia, bardzo bogate. I opowiada o czym? O tym, czym jest Słowo Boże dla tej garstki ludzi, gdzieś tam zagubionych w wielkim mieście, dla nas. Gdy zagubieni jesteśmy w naszym życiu, w różnych sytuacjach życia, może z tymi pytaniami, które w nich były. Oliwa leczy rany. Słowo leczy rany. Oliwa jest potrzebna w walce atletów, aby ich mięśnie wytrzymały, aby nie ulegli, aby się nie poddali. Oliwa to symbol intymności, zażyłości, bliskości. To także energia życia. I to nade wszystko synonim miłości. Oto co niesiecie w naczyniach. Oliwę. Ona jest. Ale widzisz, tak się zdarza i tak jest, że wśród tych, którzy noszą to naczynie, te pisma, a w nich Słowo Boga, nie wszyscy są mądrzy. Nie wszyscy są roztropni. Są niestety tacy, którzy ulegają głupocie, są nierozsądni. Czym jest mądrość tych pięciu panien? Mądrość to ich zażyłość ze Słowem, czyli nade wszystko ze Słowem osobowym, z Jezusem. Tak rodzi się mądrość. Jezus będzie ubolewał u Mateusza, nieprzypadkowo Mateusz w ten sposób cytuje Izajasza. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. Bo stwardniały ich serca. Bo nie ma w nich miłości. Nie ma zażyłości. Nie ma więzi ze Słowem. I wtedy otwierasz Biblię i patrzysz, patrzysz i nie widzisz. Słuchasz i nie słyszysz. Bo poznanie dokonuje się przez miłość. Umysł nie wystarczy. Wiedza jest ważna, ale nie wystarcza. Potrzebne jest serce rozpalone Jego miłością. Ta mądrość to ich zażyłość ze Słowem. Bo pokora Słowa jest tak wielka, że jest w naczyniach, którymi są pisma. Ale potrzebna jest mu iskra. Iskra tej miłości, która jest w Twoim sercu. Iskra tej zażyłości z Bogiem, tej zażyłości z Jego Słowem, która być może zamienia się w tęsknotę, która cię rozpala i która zapala Słowo. I Słowo staje się ogniem. Kiedy nie ma mądrości, to tak jakby brakowało oliwy. Jakby Słowo nie wystarczało. To dziwne. Jest tak pokorne. Czeka na nas w naczyniach.
ale mądrość nasza jest ważna. Jest bardzo ważna, by się na nie otworzyć. Inaczej bowiem pozostaje zgaszonym węgielkiem. Potrzebuje naszej miłości, naszej zażyłości, abyśmy z pasją serca, czytając Pisma, mogli doświadczyć, że Słowo jest ogniem i że nas rozpala. Rozumiemy, dlaczego Jezus wkłada w usta oblubieńca, na którego wszyscy przecież czekają. Wszyscy posnęli. Zauważcie, wszyscy posnęli. I te mądre, i te głupie. Ale jeśli w sercu masz żar, jeśli w sercu jest zażyłość, to w środku nocy oblubieniec cię obudzi, a twoja lampa jest pełna mądrości, która może zapalić. I to Słowo, jak lampa u twoich stóp, prowadzi cię prosto do Niego. Ale są tacy, którzy mają naczynia, mają pisma, a Jezus mówi do nich: nie znam was. Nigdy was nie znałem. Nie pamiętam żadnego spotkania, w którym choć trochę rozgrzałbyś moje serce swoją miłością, swoją więzią ze mną. Żyłeś, jakby cię nie było, ciągle zaspany. I na koniec, być może nas to zastanawia w tej przypowieści, dlaczego te mądre, skoro mądrość to zażyłość, to miłość, nie użyczyły oliwy tym, które prosiły. Bo oliwa jest niepodzielna. W jakim znaczeniu? Albo masz w sobie tę więź ze Słowem, albo jej nie masz. Nie można zapalać się pożyczonym sercem. Potrzebne jest twoje serce. Nie można poznawać pożyczoną głową, pożyczonym sercem. Tak ważne jest więc to, co się dzieje z naszym sercem. Kiedy otwieramy pisma, kiedy budujemy zażyłość ze Słowem. I pomyślałem, jakie to piękne, jak zawsze opatrznościowe, że Jezus nam opowiada tę przypowieść u początku tej sesji. Przyjechaliście przecież po to, aby uczyć się zażyłości ze Słowem, aby Słowo Jego rozpalało nasze serce i aby nasze serce dało tę iskrę, które sprawi, że Słowo zapłonie tym światłem, jakiego potrzebujemy, by spotkać oblubieńca. A On wtedy otworzy drzwi i zaprosi do środka. I będzie ucztował ze swoją oblubienicą, ze swoim Kościołem. I bardzo chce, bardzo, aby nikogo na tej uczcie nie zabrakło.